Moi rodzice byli pierwszymi osobami, które brutalnie zmarły przez chorobę obecnie znaną jako ksoraks. Mogę sobie dokładnie przypomnieć, jak mój ojciec leżał w łóżku, gdy dławiąc się swoimi wymiotami musiał wytrzymywać skurcze większości mięśni. Stałem u jego boku i odmawiałem odejścia, wstrzymując swoje łzy. Jego źrenice rozszerzały się, aż jego całe oko było niczym ciemna nicość. Obracając do mnie głowę, próbował coś powiedzieć, lecz ilekroć próbował otworzyć usta, przybywała kolejna fala wymiotów. Pamiętam, że coś mówiłem, lecz zapomniałem co. Pamiętam, jak patrzyłem w jego szklące się oczy, podczas gdy trząsł się coraz słabiej, aż w końcu zaprzestał. Wydałem z siebie jęk i pobiegłem do swojego pokoju, niechętny i nieprzygotowany do zrozumienia prawdy. Najpierw odeszła moja matka, potem brat, który dopiero co skończył 16 lat, a w końcu mój ojciec. Nie sądziłem, że sam złapałem tę chorobę, gdyby okazała się zaraźliwa. Po prostu sądziłem, że miałem szczęście, choć było to szczęście w nieszczęściu. Zasnąłem w kącie otulony kocem, który wcześniej ogrzewał moją matkę. Jej perfumy sprawiały, że wstrętny aromat dało się wytrzymać choćby na tyle, żebym mógł zasnąć. Pamiętam, że później usłyszałem ciągłe stukanie w zamknięte drzwi. Krzyczeli w poszukiwaniu ocalałych, szukając kogokolwiek żywego pomimo wybuchu choroby. Podbiegłem do drzwi i otworzyłem je, by spotkać tych, których później identyfikowałbym jako Day Crew. Ich twarze zasłaniały duże maski przeciwgazowe z jakimiś kapsułami na ich policzkach. Ich oddech był powolny i stale monitorowany, a ich głosy stale zasłaniało mechaniczne sapanie. Byli od stóp do głów okryci czarnymi strojami chroniącymi ich przed chorobą, a na ich plecach było napisane na pomarańczowo Day Crew. Kazali mi wyjść na główną ulicę, gdzie zdążyłem zauważyć 14 innych dzieci w moim wieku, które ustawiono w szeregu. Po przebadaniu całej grupy zaczęliśmy naszą wędrówkę przez ulicę, gdzie widzieliśmy czysty chaos. Słyszeliśmy z naszych domów odgłosy grabieży i rozpaczy, lecz przez tygodnie nie wychodziliśmy na zewnątrz w strachu przed złapaniem choroby. Było tu jeszcze więcej żołnierzy z Day Crew, którzy spalali ciała, które upadały na ulicę. Byli oddaleni od ciał, by nie wdychać powstałych oparów. Po cichu przeniesiono nas na tyły dużej ciężarówki, która zabrała nas na południe, w gęsty las. Gdy ciężarówka zahamowała, drzwi się otworzyły, pokazując jeszcze więcej Day Crew, którzy zabrali nas na polanę. Zostaliśmy przepytani na temat naszego narażenia na ksoraks, czy czuliśmy jakiekolwiek symptomy jak trudności czy zawroty głowy. Chociaż wszyscy widzieliśmy, jak nasza rodzina chorowała i próbowaliśmy ich bezskutecznie wyleczyć, wszyscy byliśmy kompletnie zdrowi w jakimkolwiek fizycznym sensie. Powiedziano nam, że Day Crew było zdziwione w stosunku do naszej odporności na chorobę, gdyż każdy, kto miał z nią kontakt, zaraziłby się nią i umarł po kilku godzinach, więc szokiem było zobaczyć, że niektórzy z nas żyli w tym koszmarze przez tygodnie. Jednakże robiąc nam więcej testów i zadając więcej pytań, powiedziano nam, że odporność była związana z pewnym hormonem, który zaraza wykorzystywała, by zagrozić systemowi odporności, a ponieważ byliśmy zbyt młodzi, by poprawnie go rozwinąć, zaraza nie mogła na nas zadziałać. Powiedziano nam, że Day Crew chciało nas zbadać, że byliśmy w kwarantannie ukryci w lesie. Mieli nadzieję, że mogliby z nas pobrać lekarstwo, którym można by wyleczyć świat i pozbyć się ksoraks. Próbowali brzmieć pozytywnie, lecz było oczywiste, że nawet oni w to wątpili. Mimo tego zachowali pozytywny nastrój i obiecali nam, że naszym wysiłkiem ocaliliśmy niezliczone życia. Zbudowali oddzieloną wioskę, dając każdemu z nas domek. Wprowadzono mnie do małego domu na drzewie, który miał pojedyncze łóżko przy ścianie i stół na środku. Powiedziano nam, że następnego poranka pobiorą naszą krew, więc nie mogliśmy do tego czasu nic jeść. Nie przejmowałem się tym, nie byłem głodny od kilku dni, na myśli wciąż miałem widok mojej matki, ojca i brata. Nie spałem zbyt długo. W lesie było słychać świersze, a aż do wczesnych godzin na nogach utrzymywały mnie przygłuszone sprzeczki Night Crew. Następnego dnia obudzono nas i ustawiono w szeregu, by pobrać naszą krew. Gdy szykowano nam igły,
powiedziano nam, że musielibyśmy otrzymać szczepionkę, która powstrzymywałaby nas przed dojrzewaniem, by utrzymać stan hormonu, co możliwie doprowadziłoby do wynalezienia lekarstwa. Nigdy nie wyjaśniono, że nie byliśmy w stanie dorosnąć czy mieć dzieci, lecz cudem byłoby przeżycie przez pierwsze kilka godzin infekcji, co dopiero kilka lat, więc naszą dorosłość widziano jako niepotrzebne poświęcenie. Trwało to przez kilka tygodni. Otrzymywaliśmy szczepionki i mówiono nam, że wkrótce powstanie lekarstwo. Lecz było tylko lekkie opóźnienie. Lubiłem słuchać przygłuszonych rozmów Nightcrew w nocy. Po pewnym czasie łatwiej było zrozumieć, co mówią, gdy siedzieli pod moim oknem przy ogniu. Odkryłem, że nasza kryjówka była tylko jedną z wielu w pobliskim terenie i wyedukowano, że Xorax przyszedł z morza na zachodzie. Przekazywali straszne historie ludzi, którzy żyli na wybrzeżu. Ich ta choroba trafiła najgorzej. Mówiono, że zrobili się bladzi, a z ich kości, palców u nóg i bioder zaczęły wyrastać narośla. Musieli być stale nawadniani, inaczej ich skóra zaczęłaby odłazić. Ich źrenice były rozszerzone, a ich całe oko było czarne. W tym momencie przypomniałem sobie o moim ojcu. Jeden zapewniał drugiego, że w górach jest pożywienie. Kolejny odezwał się, mówiąc, że znaleźli oczekujące kobiety, które nie chorowały na Xorax i że są trzymane w górach, aby mogły urodzić z dala od choroby. Temat wrócił do ich obecnej sytuacji. Zaczęli dyskutować o naszej kryjówce i o tym, że wyniki, chociaż obiecujące, wychodzą zbyt powoli. Obwiniono kilka osób, lecz w końcu postanowili utrzymać swój dobry humor i ustalili, że coś w końcu się powiedzie, tylko trzeba było więcej czasu. Rozmowa wróciła do strasznych opowieści o zachodnim wybrzeżu, które najwidoczniej ich zainteresowały. Mówili o zwłokach znalezionych w wodach. Oczy każdej czarnego koloru. Obróciłem się w łóżku. Nie byłem w stanie słuchać więcej tych opowieści bez przypomnienia sobie o mojej rodzinie. Patrząc się na sufit, modliłem się, że wkrótce odkryjemy lekarstwo i że nie będę już musiał słuchać opowieści o ludziach z zachodu. Po prawie miesiącu badań coś poszło nie tak. Kilka godzin po naszej ostatniej szczepionce kilka dzieci zaczęło mówić, że miały pogorszony wzrok. Widzieli światła, które poruszały się po polanach. Chociaż twarze tych z Daycrew były pokryte maskami, mogłem wyczuć ich zmartwienie. Powiedziano nam, że to tylko wizualne halucynacje i że ustaną za kilka godzin. Po obudzeniu się następnego ranka ja też mogłem zobaczyć światła, które szybując w powietrzu pozostawiały za sobą ścieżkę. Zakazali komukolwiek mówić o światłach, chociaż było oczywiste, że wszyscy je widzieli. Gdy ustawialiśmy się do pobrania krwi, jeden z Daycrew poważnie zachorował i zaczął wymiotować przez swoją maskę. W panice wysłano nas do domów i wyprowadzono chorego głębiej do lasu. Kazano nam wyjść i ustawić się w szeregu do dekontaminacji. Po pokryciu wszystkich substancją podobną do kredy zaczęli nas szorować jakimś śmierdzącym płynem, dopóki nie byli przekonani, że znowu dało się nas badać. Ta procedura stała się codziennością, do tego stopnia, że zaczęliśmy ich nazywać skrobiący. Iluzja zniknęła i oni też o tym wiedzieli. Halucynacje zaczęły się pogarszać, chociaż przestaliśmy brać szczepionki już dawno temu. Niektóre dzieci zaczęły zaprzyjaźniać się z wyimaginowanymi stworzeniami i rozmawiać ze światłem. Byłem przerażony, że ja też mogę stracić mój rozsądek. Tamtej nocy nie chciałem podsłuchiwać dyskusji, która pogarszała się z tygodnia na tydzień. Nightcrew zaczęli wymieniać informacje o innych strefach z rozpaczą w ich głosach. Jedzenie w górach zostało zakażone i krążyły plotki, według których wszystkie porody kończyły się defektami. Każde z niemowląt znacznie przekroczyło zdrową wagę, a ich oczy były daleko od siebie. Zdecydowano, że prawdopodobnie umarłyby przez chorobę. Lekarstwo testowane na chorych nie pozbywało się choroby, lecz tylko spowalniało jej przebieg, więc zabijała w dni zamiast w godziny. Chociaż były to nieco dobre wieści, skupili się na tym, jak mało udało się osiągnąć w tak dużo czasu i o tym, że chorych na Xorax powinno się zniszczyć, żeby nie mogli nikogo zarazić. Obróciłem się w łóżku, by patrzeć na bawiące się światła, które tańczyły przed moimi oczami, aż zasnąłem. Następnego ranka skrobiących nie było. Porzucili nas i uznali za eksperyment skończony fiaskiem. Inne dzieci nie zdawały sobie z tego sprawy i zadecydowały dalej przyjaźnić się z wyimaginowanymi stworzeniami. W depresji położyłem się do łóżka i zacząłem mieć skurcze mięśni i silne drgawki. Tamtej nocy
Bezustannie zasypiałem i budziłem się za każdym razem, mając koszmar. Gdy obudziłem się, usłyszałem, jak coś wchodzi przez otwarte drzwi. Coś, czego nie powinno tam być. Przewracając się w łóżku, spojrzałem w górę, by zobaczyć kulę światła latającą po moim domu, która zbliżyła się do mojego łóżka. Wstawaj, Link, wstawaj! Wielkie drzewo deku chce z tobą pomówić. Link, wstawaj! O mój Boże! O mój Boże! Kiedy przeczytałem tę pastę po raz pierwszy i doszedłem do samego końca, to szczena mi opadła. Xorax jest prequelem do The Legend of Zelda Ocarina of Time. Czy ktokolwiek się tego spodziewał, czytając tą pastę? Ja na pewno nie, a przynajmniej czytając ją po raz pierwszy, bo jak teraz to czytałem, to oczywiście, że się tego spodziewałem, bo wiedziałem, co czytam. Najlepsze jest to, że w tekście są odniesienia do tej gry, które mogą wzbudzić podejrzenia, że to jest pasta o tematyce The Legend of Zelda, ale nie zostały one podane tak jak na tacy, nie? I fajne jest to, że czytając to po raz drugi, wiedząc, że jest to zeldowa pasta, to wszystko układa się w logiczną całość. Oprócz tego, pasta została napisana w inny sposób w porównaniu do tych o tematyce gier, bo zwykle jest tak, że ktoś kupuje jakiś kartridż u jakiegoś starucha i potem wraca do domu i okazuje się, że w grze mieszka jakiś straszny duch, powodujący różne, często głupawe zmiany w takowej grze. Z tego schematu mało kiedy można wyciągnąć coś dobrego, bo został on po prostu zużyty tak bardzo, że takie pasty często wychodzą słabe. Co do samego tekstu, pomijając końcówkę, myślę, że jest naprawdę dobry. Oczywiście nawet jeżeli zapomnimy, że to jest pasta o The Legend of Zelda, to wciąż ona trzyma poziom. Pasta ma sens. Wszelkie kluczowe wydarzenia bądź elementy zostały opisane tak jak trzeba. Pisownia jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj bardzo mroczny i niepokojący klimat. I może Xorax nie jest wcale takie straszne, ale pasta nie musi być super, hiper, uber straszna, żeby być dobra. Ważne, żeby miała superowy klimat. I jak dla mnie to właśnie jest świetny przykład dobrej creepypasty. To był Psygambit. Do następnego razu.